again. We'll be out till late under the starshine. I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry. And his face gets blurry. Dzień dobry, moi drodzy. Ja z moją kamyczką, słuchajcie, rozpoczynam dzień. Wam oczywiście życzę również miłego dnia, miłego oglądania. Jak widzicie, ja wracam już do żywych i bardzo dziękuję Bogu za to, że naprawdę już jestem w miarę w dobrym stanie. Dlatego, że powiem wam, że tym razem tak mi rozłożyła choroba, że nawet nie sądziłam, że w ogóle coś takiego możemy spotkać, bo do tej pory jak chorowałam, to chorowałam tak lekko. Natomiast raz rzeczywiście bardzo się rozchorowałam, że miałam prawie 40 stopni temperatury, ale to było, powiem wam, jakiś rok temu, przeszło rok temu. Więc myślałam, że przepraszam, że ten najgorszy etap grypy mam już za sobą, ale widzę, że im bardziej jestem starsza, tym bardziej jakby boleśniej i dłużej i ciężej choruję. Tak więc muszę mocno na siebie uważać, bardzo muszę o siebie dbać, żeby nie doprowadzić się do takiego stanu. Okej, moi drodzy, ja dopijam moją kawę. Muszę coś jeszcze zrobić na komputerze, muszę odpowiedzieć na parę maili. A tak w ogóle, to dzisiaj oczywiście mamy piątek, dzisiaj idę do pracy, ale idę na drugą zmianę. I powiem wam, że pewne zmiany, które zachodzą w życiu każdego człowieka, doprowadzają do takiej sytuacji, w której zaczynamy mocno się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę warto w życiu robić. I muszę wam powiedzieć, że na chwilę obecną ten mój stan jest na, jakby to powiedzieć, na takim etapie, wiecie czego? Dokreśliła, wyciszenia. O, to byłoby chyba najlepsze określenie. Bo w sumie do tej pory to tak cały czas gdzieś, nie wiem, biegałam, zastanawiałam się nad rzeczami, na które nie mam wpływu, próbowałam wszystkich zadowolić dookoła, ale widzę, że nie tędy droga, że tak nie można, że trzeba w życiu robić coś, co się lubi, kocha. Ja zawsze mówiłam, że pieniądze są zawsze środkiem do celu, a nie samym w sobie, nie celem samym w sobie. W związku z czym tej zasady się trzymam. Jak wiadomo, każdy z nas zarabia, musi zarabiać, więc ja absolutnie pracy się nie pozbędę, taki na etat, dopóki wszystko, co robię poza pracą taką stacjonarną, nie będzie przynosiło mi na tyle korzyści, żebym mogła się z tego utrzymać i prowadzić jakieś takie inne życie i zająć się troszeczkę inną formą pracy, a mianowicie chodzi mi tutaj o pracę, którą wykonywałabym w 100% dla YouTube'a. Tak więc, moi drodzy, dopijam już zimną kawę, nie lubię zimnej kawy, ale dopijam tą kawę, zabieram się za te maile i postaram się jeszcze dzisiaj oczywiście do was odezwać, zanim wyjdę do pracy. Tak więc, moi drodzy, dzień dobry wszystkim. Jeżeli ktoś pije kawę, dobrej, aromatycznej kawy, bądź też herbaty, czegokolwiek. I oczywiście życzę wam miłego dnia. Zapraszam do oglądania. Tak, moi drodzy, zrobiłam sobie jeszcze herbatę, zanim wyjdę do pracy. Powiem wam, że
bardzo lubię ten okres takiej jesieni, bo właśnie wtedy można sobie pozwolić na gorącą herbatę, na grube swetry. A, to jest w ogóle ten sweterek. Czekajcie, może uda mi się go pokazać. O, to jest ten sweterek, który ja sobie kupiłam w Reserved. Tam pokazywałam tylko taką przebitkę. Zobaczcie, on jest bardzo fajny, z takiej grubej wełenki. I to był jedyny rozmiar L, ale ja stwierdziłam, że ja będę go nosiła właśnie tak bardziej po domu. Poczekajcie, o. Będę go bardziej nosiła tak po domu. To jest naprawdę bardzo cieplutkie, ja go jeszcze nie prałam, ale czeka mnie jeszcze pranie. Czeka, ogarnie się, przepraszam was, ale dzisiaj po prostu coś nie mogę zebrać myśli. A ten dzień naprawdę nie nastraja do tego, żebym mogła te myśli skupić. I co wam jeszcze muszę powiedzieć? Muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie któraś z was do mnie napisała ostatnio maila odnośnie tej marki Conesso, czyli mają jakieś punkty lojalnościowe, czy też nie. A ja mam kartę, słuchajcie, wyrobiłam sobie kartę i tutaj jest tak, że zbieramy punkty i za każdą złotówkę, którą wydajemy w tym sklepie, otrzymujemy jeden punkt. Później oczywiście każde, bo to jest napisane, że wymień produkty na dowolne towary lub darmową dostawę. Każde 20 punktów to jedna złotówka do wydania w sklepie. Więc im więcej tak naprawdę kupujemy, tym naprawdę te nagrody są fajne. Ja sobie już je przeglądałam, ale po prostu uważam, że jeżeli jest taka możliwość, to dlaczego z niej nie skorzystać? Także kochana moja, ty, która do mnie pisałaś maila w tej sprawie, tak, jest możliwość zbierania punktów, możesz sobie wyrobić taką kartę lojalnościową, nie ma z tym żadnego problemu, otrzymasz ją pocztą, bądź też będziesz miała ją dołączoną do zamówienia. Tak więc to tyle, moi drodzy. Wybaczcie, pójdę jeszcze sobie spakować torebkę na to moje wyjście i jeszcze na chwilkę się do was odezwę, ale to już, bo chciałam wam też o czymś powiedzieć, o coś was zapytać, no ale to, tak jak mówię, w następnym moim wejściu na wizję. Dobra, dopijam herbatę, lecę. Już jestem, związałam sobie włosy, bo za chwileczkę muszę wychodzić, a chciałam wam jeszcze powiedzieć odnośnie tych czekoladek z masłem orzechowym. Powiem wam, że nie są złe. One są też z kawałkami orzechów arachidowych solonych i są takie, powiem wam szczerze, bez szału. Ja wam pokazywałam takie, one tak wyglądają. Zjadłam sobie jedną czekoladkę wczoraj do kawy, ale powiem wam, że przepraszam, jeżeli już miałabym mówić coś o czekoladzie, to jednak wolę tego czekolady wawel, chyba dobrze mówię, czy goplanu, już nie pamiętam, z tym nadzieniem z masła orzechowego i ona rzeczywiście jest dobra. Moi drodzy, co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Chciałam przede wszystkim was zapytać, bo to jest też dla mnie ważna kwestia, odnośnie filmów takich jak zużycia minionych miesięcy, czy w ogóle chcecie, żeby taki w ogóle odcinek był, czy was to raczej nie interesuje, bo jak tak patrzyłam na statystyki, to najczęstszym i najchętniej oglądanym filmem w miesiącu to są ulubieńcy. Powiem szczerze, że jestem w szoku, dlatego że myślałam, że bardziej chętniej tutaj, nie wiem, vlogi będą takimi filmami, w których będziecie chcieli, które będziecie chcieli oglądać, aniżeli właśnie takie filmy, które już myślę, że spowszedniały, takie jak właśnie zużycia minionych miesięcy, czy na przykład w moim przypadku zużycia, w innych przypadkach to są filmy Denko.
albo ulubieńcy, albo jakieś, nie wiem, hole zakupowe, albo, nie lubię tego słowa hole, no ale wiecie, o co mi chodzi. Więc myślałam, że tutaj właśnie vlogi będą miały przewagę nad tymi filmami, nad tymi tematykami, a jednak nie. I powiem Wam, że jestem w szoku. Tak więc będę wdzięczna, jeżeli po prostu w komentarzu napiszecie mi, jaką tematykę chcielibyście u mnie na kanale widzieć, jaka Was interesuje, z jakich cykli najlepiej zrezygnować. Znaczy powiem Wam tak, te serie, które zaczęłam tworzyć, czyli Kuchnia Wrze, Otulona zapachem, W przymierzalni, to są te serie, z których na pewno nie zrezygnuję, dlatego że ja tak po prostu czuję, ja w tych akurat cyklach dobrze się czuję. I to jest to, w jakim kierunku chciałabym jak gdyby pójść z moim kanałem. Myślę jeszcze po prostu o tej serii takiej perfumeryjnej, takiej zapachowej, bo jak wiecie, już jeden taki film powstał, moje top 10. Top 10? Top 5 chyba. Top 5 zapachów, tak, które polecam, które mi się sprawdziły. I mogę Wam na przykład zrobić taką serię, bo ja naprawdę zapachów mam bardzo dużo. I tak właśnie teraz myślę, żeby kolejną serię stworzyć z tego cyklu. Jeszcze zastanawiam się nad formą, ale koniecznie potrzebuję od Was informacji, jeżeli chodzi o to, o tę tematykę na moim kanale. Czy chcecie, żeby były vlogi, jak często chcielibyście te vlogi oglądać, jeżeli już, jeżeli chodzi o tematykę właśnie tych zużyć, czy jeszcze jakieś inne, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu na dole pod tym filmikiem. Ja już dalej będę widziała, co mam z tym robić. Moi drodzy, jest już godzina prawie 12. Ja już muszę wychodzić z domu, więc bardzo Was przepraszam, ale to tyle na chwilę obecną. Jeżeli dzisiaj mi się już nie uda nic dla Was nakręcić, to po prostu odezwę się do Was w sobotę. Mam nadzieję, że będziecie mieli miły piątek, miły dzień. No i nie, o właśnie też, o, to jest też bardzo ważne. Chciałabym, żebyście mi też napisali, kiedy oglądacie moje filmy. Czy są to filmiki, które oglądacie do kawy porannej, czy raczej oglądacie w weekendy, czy oglądacie je wieczorami, jak już idziecie spać. Jestem bardzo ciekawa, bo przyznam szczerze, że ja o różnych porach oglądam vlogi moich koleżanek, youtuberek, ale najczęściej, przyznam Wam się szczerze, najczęściej oglądam wieczorami przed snem, bądź też właśnie w weekendy, kiedy mam więcej czasu. No dobrze, moi drodzy, ja dziękuję Wam na chwilę obecną, czekam koniecznie na Wasze komentarze i jeszcze będę się do Was odzywała. Także buźka i oczywiście jesteśmy w kontakcie. I przyszły moje kolejne dwa zamówienia. Tutaj, z tego co pamiętam, to będzie książka, a tutaj, ja nie pamiętam, ale coś mi się wydaje, że tu chyba będą kosmetyki. No nic, otwieram i Wam pokazuję, co ciekawego do mnie przyszło. Może najpierw Wam, o, tak. To jest książka, słuchajcie, którą już dawno chciałam sobie kupić. Jest to Oskar i Pani Róża. Ja ją kiedyś czytałam. Nie wiem, czy to nawet nie była lektura szkolna, ale właśnie mam ochotę na tę książkę. Szukałam ją w swojej biblioteczce domowej, ale jej nie znalazłam, dlatego ją postanowiłam sobie kupić. Ona nie była droga, bo kosztowała ile? 18,90. Tak więc bardzo chętnie po nią sięgnę i sobie ją przeczytam. Natomiast tę paczkę, to niestety wybaczcie mi, ale muszę odłożyć kamerę. Otworzę ją, a zamówienie jest ze strony, ze sklepu Estrella. Już Wam pokazuję. Wiecie co? Teraz tak patrzę, to są dwie świece Yankee Candle, które, no na pewno jedną zamówiłam. Co do dwóch sztuk tej samej, tego samego gatunku, tego samego rodzaju,
Nie pamiętam, żebym zamawiała. No ale nic, no dobra. W każdym razie nie była zbyt duża cena, bo... Czekajcie, o. Pokażę Wam. Duża świeca jednak kosztowała 68,89, więc... ale wydaje mi się, że drugą zamawiałam zupełnie inną, więc coś tu mi nie gra. No ale dobra. I wzięłam jeszcze, słuchajcie, 3 woski. Bo się zastanawiałam nad świecą, więc wzięłam wanilię. Wzięłam... jak? Driftwood. I wzięłam jeszcze Rainbow Cookie. I do tego dostałam jakiś tutaj... O, przepraszam Was. Jakiś podkład AA. I dostałam jakieś tam próbeczki. Tutaj chyba damskie. To jest męskie, tak mi się wydaje. Nie, to jest krem na noc. No ale to chyba mojej mamie dam, bo to jest po 60, więc... No, i tak wygląda całe moje zamówienie. Nie wiem, dajcie mi znać, czy w ogóle chcecie, żebym Wam pokazywała w moich filmikach zakupy, bo nie wiem, czy Was to interesuje. Kurczę, tak mnie denerwują te świece, bo ja dwóch tych samych na pewno nie zamawiałam. Więc nie wiem, co jest grane. No dobra, zajmę się tym później. Tak więc, moi drodzy, odzywam się z króciutkim update'em odnośnie tego, co do mnie tym razem przyszło i co też zamówiłam. A, i dla zainteresowanych, to nie jest film sponsorowany. Wszystkie rzeczy, które do mnie przychodzą, są kupione przeze mnie za własne, ciężko zarobione pieniądze. A jeżeli kiedykolwiek, jakikolwiek film będzie i będę Wam pokazywała rzeczy, które otrzymałam w ramach współpracy, to na pewno taka informacja do Was dotrze, czy to pod filmem, czy po prostu powiem Wam w filmie, że ten film jest sponsorowany.